dobry, Kropko! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! Pójdziemy popływać, Kropko? Odłożę tylko latawiec i już możemy iść. O, chodzi o to, że... Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja po prostu... Boję się wody. Wow, ach jak cudownie. Kropko, idziesz? Kropko, gdzie jesteś? Ojej, przepraszam, Kropko. Już dobrze? Czy coś mówiłaś? Bardzo jesteś zła? Dzieci, słyszałyście, co powiedziała Kropka? Powiedziała, że boi się wody. O, bardzo cię przepraszam, ale wiem, kto pomoże przezwyciężyć twój strach. Jest taki miły. Może troszeczkę przesadziła? Troszeczkę. Narysuję go bardzo szybko. Przy nim na pewno nie będziesz się bać. A kto to? Zobaczysz. Zacznę od narysowania ogona, który ma kształt serca. Potem narysuję długi grzbiet z płetwą. Nie. Ja znam zwierzę z taką płetwą. Jest niebezpieczne i ma ogromne zęby. Na pewno nie będę chciała z nim pływać. Czy wiecie, jakie to zwierzę, co? Tak, to rekin. Nie bój się, ja nie rysuję rekina. Rekin ma płetwę śpiczastą, a ta jest zaokrąglona. Popatrzcie tam. Parasol jest śpiczasty, a płetwa zaokrąglona. Widzicie różnicę? Tak! Ja też widzę! To świetnie, mogę rysować dalej. Zaokrąglona płetwa i okrągła głowa. I już jest delfin! To delfin? Bardzo lubię delfiny. Przecież pamiętam, więc rysuję go dalej. Tu są dolne płetwy, tutaj jeszcze brzuszek i wreszcie ogon. Naprawdę dziwne, ale wydaje mi się, że czegoś mu brak. Pewnie nosa. Trzeba narysować z przodu głowy coś jakby nosek. No i oczy. Jest taki śliczny. Mogę go pokolorować? Oczywiście, Kropko. Ładnie go pokolorowałam? Witajcie, moi drodzy. Cześć, delfinie. Chcecie się ze mną bawić? Bardzo lubię się bawić. Ojej, znów to samo. Ojej, niestety widzisz, moja koleżanka Kropka boi się wody. Boi się wody? To dziwne, bo ja żyję we wodzie. Czy pomożesz mi oswoić Kropkę z wodą? Oczywiście. Wszystkie delfiny bardzo chętnie pomagają. Siądź mi na grzbiecie, tu będziesz bezpieczna. Ojej! W takim razie zgoda, ale chcę się przygotować. Czy dobrze wyglądam? Jak pływaczka! Nie bój się, nic ci się nie stanie, uwierz mi. No dobrze, czuję się już lepiej. Kropko! Skacz do mnie, Luluś! Jest fantastycznie! Mogę? Oczywiście! I mocno trzymaj się płetwy, bo płyniemy we morze! Naprzód! Naprzód! Wiecie co, dzieci? Teraz uwielbiam pływanie! Płyń szybciej, delfinie! Płyń szybciej! Rysowanie delfina najlepiej zacząć od ogona w kształcie serca.
Potem narysujcie grzbiet z zaokrągloną płetwą. O tak. Jeszcze okrągłą głowę, dolne płetwy i linię brzucha, która połączy się z ogonem. Na końcu dorysujcie delfinowi nos. Nie zapomnijcie o oczach. Gotowe! Wystarczy go tylko pokolorować. Witajcie, przyjaciele! O, witaj! Witaj! Kto chce się ze mną bawić? Ja! Pa, pa! Do widzenia! Do widzenia! Pa, delfiny! Miłej zabawy! Wy też idźcie się pobawić! Do widzenia, dzieci! Do widzenia, Lolusiu! Do widzenia, Krowko! Wersja polska, studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj kwiatek. Dzień dobry, Luluś. Luluś, dzień dobry. Och, przepraszam, witaj, Kropko. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Kropko. Dlaczego jesteś smutny, Lulusiu? Nie jestem smutny, tylko myślę. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, a ja nie mam dla niej prezentu. Hurra! Uwielbiam prezenty! Pomożemy znaleźć prezent dla jego mamy. Dobrze, dzieci? Tak! Teraz pomyślmy. Ten prezent powinien być tak ładny jak moja mama. I tak ładnie pachnieć jak moja mama. Prezent ma być ładny i ładnie pachnieć. Już wiem co! Ja już też wiem! No a wy też już wiecie, co to jest? Tak! Powiedz głośno, co to! To ma być ładne i ładnie pachnieć, więc to jest... szarlotka! Nie, nie, nie! To nie jest nic do jedzenia. Moja mama jest ładna jak kwiatek i pachnie tak ładnie jak kwiatek, więc narysuję jej kwiatek. Ach, kwiatek! Bardzo dobry pomysł! Najpierw rysuję prostą linię od ziemi, a tuż obok drugą, taką samą. Nie chcę ci nic mówić, Luluś, ale to nie jest kwiat. Bądź cierpliwa. To dopiero łodyga. A to jest liść. Ja też chciałabym narysować liść. Proszę, weź moją kredkę. Pociągnij linię w bok i w górę od łodyżki. Zakręć, jest czubek liścia. A teraz ciągnij linię z powrotem. Ojej! Łatwo rysuje się liście. Teraz będzie dużo trudniej. Narysujemy płatki. Rysuję połowę koła, a u góry trzy ząbki. Twój kwiatek jest bardzo ładny. O, ale ten kwiatek w ogóle nie pachnie. Będzie pachniał dopiero wtedy, jak go pokoloruję. Płatki na żółto, a łodyżkę i liście na zielono. Pachnie cudnie. Oj. Kropko! Kropko! Gdzie ona się podziała? Jest w kwiatku! Ratę! Teraz ja też
kwiatek jest ładny, ale bukiet jeszcze ładniejszy. A moja mama jest naprawdę najładniejsza, więc narysuję jej dużo kwiatów. Powiedzcie, co najbardziej lubicie? Buziaki! Przytulanie się! Zabawki! No i szarlotkę! A teraz pomożecie mi narysować dużo kwiatów na łące? Tak! Teraz narysujemy inny kwiatek, na przykład stokrotkę. Najpierw małe kółko, a wokół gwiazdkę. I już macie płatki. Gotowe! Narysuję tulipana. Można je pokolorować. Teraz mamy całą łąkę pełną kwiatów. Nareszcie! I mam prezent dla mamy. Hurra! Można je już zerwać. Luluś, nie można ich wyrwać z ziemi. Wiesz, Kropko, myślę, że na łące kwiatki wyglądają lepiej niż w wazonie. Przecież chciałeś podarować kwiatki mamie. I mam dobry pomysł. Już możesz odsłonić oczy. Jakie piękne kwiatki. Jak ładnie pachną. To dla mnie? Tak, mamo. Te kwiatki są śliczne jak ty. No i pachną tak jak ty. Bardzo dziękuję, Lulusiu. A może macie ochotę na szarlotkę? Hurra! Jest szarlotka! Żeby narysować kwiatek, zacznijcie od łodyżki. Potem rysujcie liście i wreszcie płatki. Możecie narysować dużo kwiatków. I nie zapomnijcie ich pokolorować. Będą ładniejsze. I będą cudnie pachnieć. Wasza kolej, rysujcie kwiatki. Do zobaczenia, dzieci. Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Kropko. Wersja polska, Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Biorę farby i już parę chwil kolorami lśni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Dzieci. Chciałeś mnie złapać? Ach, Kropko! Och, łaskoczesz mnie! Wygrałam! Kto się z nami pobawi? Prędko, znajdźmy kryjówkę! Się z nami pobawić? Przykro nam, ale pada deszcz. Musimy się schować. Oj, zupełnie nie ma się z kim bawić. Nie przejmuj się. Znam kogoś, kto pobawi się z nami podczas deszczu. Zaczekaj tu. Niemożliwe. Wy też znacie kogoś, kto lubi deszcz? Tak, ciebie! Tak, rzeczywiście. Jestem.
Przyniosłam ci coś, żebyś nie zmokła na deszczu. Dziękuję. Ciekawe, z kim się będziemy bawić. Bardzo ciekawe. Popatrzcie. Najpierw rysuję linię, która zakręca 3 razy. 1, 2, 3 razy. Co to jest? Skorupka. A to ma być skorupka? Ależ, Lulusiu, to w ogóle nie przypomina skorupki jajka. Słuchaj, Kropko, nie rysuję skorupki jajka, tylko próbuję narysować skorupkę, skorupkę... Tak? Skorupkę nie zgadniesz. A teraz narysuję linię, która idzie od skorupki, a potem wraca. To mi coś przypomina. I jeszcze mała, okrągła głowa z 2 antenkami, 2 małych oczu i nos. Co to jest? Ślimak! Odgadłam, odgadłam! Lulusiu, mogę go pokolorować? Bierz się do roboty! Na żółto! Nie, na niebiesko! Albo nie, na różowo! I jeszcze na zielono! Szybko to robisz! Lulusiu, gotowe! Oj, coś mi nie wyszło. Za bardzo się śpieszyłaś, ale i tak ładnie wygląda. Tak, naprawdę się sobie podobam. Dziękuję, Kropko. Podoba ci się? Świetnie. Czy chcesz się z nami bawić? Deszcz ci nie przeszkadza? Ależ skąd? Uwielbiam bawić się w deszczu. O, więc nie lubisz słońca? Kiedy świeci słońce, ślimakom jest stanowczo za ciepło. Ach, rozumiem. Ty poczekaj w swojej skorupce, a my z Lulusiem się schowamy. Nie ma sprawy. Będę liczył. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze się schowaliśmy? 9. Nie ruszaj się i nic nie mów. I 10. Uwaga, zaczynam szukać. Hej, co on robi? Idzie w naszą stronę, ale powoli. Bardzo powoli. Powiem wam, że ja prawie nigdy nie przegrywam w chowanego. Kropko, zasnęliśmy! A ślimak? Gdzie jest? Pewnie znudziło mu się szukanie. Trzeba przyznać, że dobrze się schowaliśmy. Znalazłem was! A nie mówiłem, że prawie nigdy nie przegrywam w chowanego? Jeśli chcecie narysować ślimaka, zacznijcie od rysowania skorupki. O tak! Potem dorysujcie resztę. A na końcu główkę z 2 antenkami. I nie zapomnijcie o nosie i oczach. Możecie też pokolorować skorupkę na różne kolory. Albo na jeden. Poczekajcie, żeby farba dobrze wyschła. A może się pościgamy? Którego gotowi start? Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.